Dzień dobry. Słuchajcie, odzywam się do Was w dzień tygodnia wtorek. W dzień tygodnia wtorek i jest to mój happy day z racji tego, że słuchajcie, wszystkie podłogi już mam zrobione. I pokażę Wam postęp! Kto to mnie tutaj jeszcze? A, Pan się pakował. Dobra, spoko. Pan się pakował, właśnie odjeżdża, a ja Wam teraz będę mogła pokazać skończoną podłogę. Ta-da! Taka będzie podłoga ma. Muła podłoga. No jaram się. Jaram się, słuchajcie, bo jest tak jasno. Tak wygląda moja podłoga. Czekajcie, odwrócę kamerę. No, teraz chyba będzie lepiej widać. Jest taka jaśniusieńka, bielusieńka. No, będzie pięknie. I muszę Wam powiedzieć, że jednak chyba wezmę sobie łóżko te małe double, czyli jednak nie podwójne. Zdecydowanie mi wystarczy, a też nie chcę, wiecie, tak zagracać sobie. Nie chcę mieć takiej sypialni, w której będę miała tylko łóżko i jakby prawie że nic, ponieważ szafę mam tam, więc nie będę potrzebowała kolejnej garderoby. Tam naprawdę pomieszczę się ze wszystkim. Zaraz Wam pokażę. Oczywiście tutaj jeszcze to okno jest do pomalowania, ono będzie na biało, także to się nie martwcie. Zobaczcie, tu jest cała u góry półka, ja tam na razie położyłam, wiecie, jakieś papiery, które po prostu mi gdzieś tam została, jakaś tam tapeta, ale chciałam, żeby to było jakoś, wiecie, w miarę czysto, więc na razie tam to po prostu tak sobie leży, no i tam są wszystkie graty, więc generalnie cały wieszak będzie do wykorzystania, plus tutaj jeszcze też coś właśnie dokupię, jakieś półeczki, jakieś coś. No i tu zrobię sobie garderobę, tak jak mówię. Natomiast na tych drzwiach będę chciała mieć mimo wszystko lustra. Ja już Wam mówiłam, że tu będą lustra. Myślałam, że powieszę tamte, które kupiłam jedno, ale no niestety nie. Także tutaj będzie lustro, futryna będzie pomalowana. Przeniosłam wczoraj ten żyrandolik tutaj. No wiadomo, że teraz to jest jeszcze pusty pokój, tu jeszcze się jakby nic nie dzieje. Będzie łóżko, które nie wiem jeszcze jak ja postawię, bo to też wszystko zależy jak mam tutaj kontakty, ale będzie łóżko i będzie toaletka. Tu widzę, że jest sporawe miejsce, więc może tu stanęłaby toaletka albo tu, jeszcze nie wiem. Więc albo będzie tu łóżko, albo jakoś tam. A tu toaletka. Szczerze nie mam pojęcia jeszcze, ale tu będzie łóżko i toaletka. No i może jakaś właśnie pufka, stoliczek, coś takiego jakoś chyba zrobię sobie w tej sypialni. Jeszcze nie wiem. Naprawdę nie mam jeszcze opcji. Kompletnie. Może tam jakaś lampa, tu może łóżko, a tu toaletka. Nie wiem, jeszcze będę rozkminiać, bo tak jak mówię, tam jeszcze jest, kurczę, okno, więc jeżeli chodzi o toaletkę i będę chciała coś dla Was nagrywać, to na pewno muszę być blisko światła. Więc zobaczymy, nie mam jeszcze opcji, na razie będę musiała tu posprzątać, no i pomalować sobie jeszcze to coś. Także mam jeszcze farbę dokupić, tylko muszę czysty wałek, jakiś w miarę normalniejszy niż te, co miałam. No i przejadę sobie te futrynki tutaj. Być może nawet zrobię to jeszcze dzisiaj, aczkolwiek dzisiaj też mam plan, żeby właśnie pozabierać tamte resztę rzeczy. To tutaj stoi, tu jeszcze są zrobione listwy, wszędzie 6 listw. Tu, jak widzicie, postawiłam buty. W ogóle nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale kupiłam buty w New Looku. Chyba Wam nie pokazywałam, to od razu to zrobię. Takie buty, słuchajcie, za 7 funtów. No, po prostu nie wierzyłam, serio. One były prawie z 27 czy 25 funtów. A dlatego to tu postawiłam, gdyż stamtąd cała graciarnia poszła tutaj właśnie do szafy. Tutaj widzicie, są rzeczy na dole, więc tutaj też będę jeszcze robić półki. No i co? No i powoli można powiedzieć, że już można sobie wszystko wynosić, układać, także mega jestem podjarana, mega się cieszę. Tak jak mówię, nie wiem jeszcze gdzie będzie łóżko, nie wiem jeszcze gdzie będzie toaletka, ale jakoś coś tu wymyślę, jakoś pomyślę. No i tak jak mówię, chciałam tutaj lustra na szafie, więc być może łóżko będzie jakoś tutaj na środeczku, pod jakby samym oknem, jakoś chyba tak. Nie wiem, naprawdę jeszcze nie wiem, bo tak jak widzicie, tutaj jest parta, tu jest okno, więc też nie będę chciała, muszę tutaj to pozasłaniać, jeszcze nie wiem, jaka tu firanka przyjdzie, nic jeszcze nie wiem, ale spokojnie, to już jest bliżej niż dalej, to już są dodatki, ale tu właśnie myślałam o lustrach, dlatego zastanowię się, jakie by tutaj zastosować, bo tu będzie problem, tu by trzeba było, wiecie, takie lustra jakby na wymiar, takie coś jakby na wymiar, tu chyba ktoś mi coś
No, to pan się chyba czymś machnął. Planka jest, ale to nic. No pięknie, bardzo mi się podoba. Więc taka podłoga jest w mojej sypialni. No i to jest koniec. To jest właśnie już koniec, jeżeli chodzi o podłogi. O, proszę, jak się pani układa. To jeszcze Oliwka sobie tylko przetargała, bo jeszcze nie wiemy, jaką ona chce zasłonkę, więc jeszcze tu brakuje zasłonki. A że jesteśmy na parterze, jak mówię, no to sobie powiesiła po prostu z tamtego mieszkania zasłonkę. Co się stało? Stało się to, że strzeliły jej wczoraj światełka, słuchajcie. Zwarcie było i strzeliły jej światełka LEDy. Więc wypieprzyłam automatycznie. Tu stoi rameczka jej. Dojdzie tu telewizor i tu planuję jej kupić stolik i albo dwie puffki, albo jakiś fotelik, albo coś, że jak przyjdzie koleżanka, to żeby sobie mogły po prostu jakoś fajnie siedzieć. Tu jest też lustro, które myślałam, że będzie chciała, ale ona, żeby to nie zabrzmiało źle, ona się boi luster. Ona nie lubi mieć luster, w sensie, że jak jest wieczór i widzi lustra, no to po prostu nie czuje się komfortowo, więc zobaczymy, co z tym lustrem. No i to chyba tyle z takich update'owych rzeczy. U Gracjana jeszcze zasłonka. Tutaj są te stoliczki. Zasłony chyba Wam już pokazywałam, więc tu się nic nie działo. Tutaj właśnie oglądam Majewskich. Edytowałam Wam też filmik. Tu jeszcze przyjdzie telewizor. No i tak to teraz wygląda. Także jeszcze trochę przede mną, ale już jest bardzo dużo za mną. Najgorsze za mną, tak naprawdę, bo podłogi to było najgorsze zło. Powiesiłam, słuchajcie, przykleiłam na razie te zasłonki na te nowe tutaj naklejki. No i zobaczymy, jak one się spiszą. Jak na razie się trzymają. Ostatnio na tych tutaj naklejkach po prostu mi odpadały, a póki co się trzymają, więc na razie mi się to podoba, bo i jest światło. I nikt mi nie będzie zaglądał. Także nie są zakryte całkowicie. Ja też nie muszę ich odkrywać, bo ja przez to okno wyglądać nie muszę. A jeżeli chodzi o to, na czym to się tak fajnie trzyma, to już Wam pokażę. To są te takie naklejki. Czekajcie, bo czy ja tam to opakowanie tu wrzuciłam, czy gdzie je wrzuciłam? Wrzuciłam je do tej szafki, co trzeba. To są te naklejki, jakby co. Jakby ktoś pytał, to są te naklejeczki. O, tu Wam pokażę tak, o. Polecam, bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi i o ramki właśnie, i na zdjęcia, samoprzylepne. Tutaj macie też zawsze informacje, ile one mogą trzymać. 5,4 kg, 7,2 kg, także te większe 7,2 kg. Także naprawdę super, może to trzymać nawet jakieś, kurde, lusterko. Spokojnie może to trzymać jakieś lusterko, także no zobaczymy, co ja jeszcze tu dobiorę, jakieś lusterka na pewno będę chciała dobrać. No i tu jeszcze też dojdą takie z desenio właśnie ozdoba a propos kawy, no bo to musi tu być. Także tu zniknie pewnie ten nasz obrazek. Ten obrazek myślę, że przejdzie gdzieś na przedpokój, a tu przyjdzie coś z kawą, a ten obrazek przeniesiemy sobie gdzieś tu. I on sobie będzie gdzieś tutaj widniał. Jeszcze nie wiem gdzie tak naprawdę. Może nawet tu. No zaraz go przypierdzielimy. Tutaj mam takie trzy, albo może tu, chociaż za dużo chyba trochę mnie, co? Trochę mnie za dużo, ale fajny się kącik robi, taki srebrno-biało-czarny. Bardzo mi się to podoba. Tu dokupiłam tylko ramkę, jeszcze do tego obrazka nie jest biała, tylko czarna. I na razie on tu stoi, bo jeszcze też będę kminić, co z nim zrobić. On nie będzie tutaj stał na tym stoliku, nie myślcie, nie, nie, nie. On będzie wisiał, tylko ja na razie czekam na plakaty z desenio, żeby wiedzieć, gdzie ja go powieszę, gdzie on by mi fajnie jakoś pasował, bo nie chcę też tak, wiecie, mieszać, że tak powiem, stylami. Chociaż w sumie tutaj są słowa, tutaj też takie, raczej takie stonowane, tu też w sumie tylko zdjęcie, więc raczej skomponuje się on gdzieś na pewno, ale jeszcze nie wiem gdzie, więc na razie postawiłam po prostu tutaj. Także przyjdą plakaty z desenio, to będziemy decydować, bo tam wybrałam takie też na przedpokój chyba z dwa albo trzy, już nie pamiętam. No, ale bardzo ładnie to wygląda i to była, słuchajcie, w ogóle ręczna robota. Ktoś to ręcznie wyklejał, ten cały obrazek. Super. Bardzo fajne. Nie, Daisy? Daisul? Daisul, układasz się? No, Daisy się układa do spania. Także ja odzywam się do Was niebawem. Dzień doberek. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. W dzień tygodnia... środę. W dzień tygodnia środę, wiem, bo gdyż jest to, słuchajcie, mój dzień ostatni wolny od pracy.
Tak, ja właśnie popitalam do domu, słuchajcie. Spędziłam sobie popołudnie z Karolcią, z Krzysiem, także nie można chcieć lepszego popołudnia, znaczy przedpołudnia, sorry. I co? I zaszłam właśnie do Marks & Spencera, słuchajcie, jeszcze po ciacho, po piwko, dlatego że mam nadzieję, że dzisiaj Karolcia... Mam nadzieję, że dzisiaj Karolcia jeszcze zagości u mnie wieczorkiem. To sobie posiedzimy, wypijemy sobie po piwku, po winku, jak zwał, tak zwał. Zrobimy sobie po prostu babski wieczorek. I co? I słuchajcie, dzisiaj dotarła do mnie przesyłka. Dotarła do mnie przesyłka z Desenio. Także mega, mega jestem podjarana, bardzo się cieszę. Na pewno Wam za chwilkę nagram otwieranie tej przesyłki, ale odezwa się już tak jakby całkowicie do Was, słuchajcie, w momencie, kiedy już powieszę sobie to i ładnie już sobie to jakoś powieszę, przywieszę do ściany. Także do ścian. Także jak już to fajnie ulokuję, to wtedy właśnie Wam dopiero nagram taki filmik już z pokazaniem, jak to wygląda. Nie ukrywam, że oczywiście już zajrzałam. Nie byłabym sobą, ale zajrzałam, bo gdyż nie mogłam się już doczekać. A jeszcze był u mnie Krzysiu i mówi poka, poka, poka. No to wiecie, no. Musiałam. Musiałam. Także jestem mega podjarana. Mam nadzieję, że to będzie bardzo fajnie wyglądało, słuchajcie, na ścianach. Zobaczymy. Więcej nie zdradzę, bo chciałabym dużo powiedzieć, ale nie chcę mówić, wolę Wam to pokazać. Także popitałam do domku, zrobię jeszcze szybciutko jedzonko, bo synek zaraz wraca ze szkoły. Natomiast dzisiaj córcia moja kończy, słuchajcie, dopiero o 6, dlatego że dzisiaj ma piłkę nożną, na którą idzie po szkole od razu. Więc w domu będzie dopiero około 6. Także ja do godziny 6 powiedzmy, że mam ten czas taki, żeby teraz po pierwsze zrobić obiad, a po drugie, żeby go zjeść z synkiem, dać mu chwilę wytchnienia, a ja właśnie wezmę się troszeczkę za porządki, plus oczywiście właśnie otworzę z Wami tą przesyłkę. Otworzę z Wami, słuchajcie, tą przesyłkę i pokażę Wam, jak będą wyglądały plakaty już gotowe na ścianie. Także tak się to prezentuje. Jestem już pod domkiem, także ja się rozłączam, bo już ledwo idę pod górkę i odezwę się do Was już w domu. Hejo, czekajcie, tylko przemknę trochę okno. Jestem? Jestem. Zaraz wraca mój synek, słuchajcie. A my... Mam nadzieję, że synek będzie miał klucz. A my sobie, słuchajcie, pogotujemy. Może nie będzie tu jakiegoś spektakularnego, słuchajcie, przepisu, bo nie będzie. Będziemy sobie wymyślać. Zakupiłam, słuchajcie, ciasto. Ono było w ogóle jeszcze przecenione. Toffee and Honeycomb Tray Bake. Ta-da! Takie, toffee, mam nadzieję, że będzie dobre. Tutaj została moja bagietka z Grexa. Tu zakupiłam ulubiony browarek mojej Karolci. Tudu. Tak, także specjalnie dla niej. Tu zakupiłam, słuchajcie, pyszot stir fry. Takie lekko chińskawe warzywka. Do tego wykorzystałam sobie pierścień łóżeczkę. I do tego nie zrobimy sosu, tylko takie jakieś przyprawy. Natomiast wykorzystałam sobie jeszcze Ryż, który mam Golden Vegetable Rice. No, także co? Zabieramy się, słuchajcie, do roboty. Najpierw wydaje mi się, że chyba podsmażę sobie piersi z kurczaczka. Bo wiadomo, że mięso nam się dłużej smaży niż warzywa. Także piersi z kurczaczka. Co ja zawsze robię? Otwieram i opłukuję. Ja nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja zawsze muszę sobie mięsko opłukać. Muszę nasłuchiwać, czy mój synek idzie, bo ostatnio, słuchajcie, zostawił klucz od domu w szkole. Tak, i po prostu zapomniał go ze sobą zabrać. Skorzystamy również z mojego nowego łoka, jaki zakupiłam. Taki łok zakupiłam chyba w TK Maxie, jeśli dobrze pamiętam. Dexam, nic więcej Wam nie powiem, nie wiem, czy dobry, czy nie, bo tak jak mówię, dopiero co go zakupiłam. No i co, dajemy olej. Oleju nie żałuję, bo to będą i warzywa, i tak naprawdę kurczaczek. Tego kurczaka ja jeszcze postaram się pokroić w drobniejsze kawałki. Wrzucę na tego łoka, on się będzie, słuchajcie, tutaj smażyć. Do tego dorzucę później warzywa i poprzyprawiam moimi przyprawami. I to będzie wszystko. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, pokażę Wam później. No jejo, hojo, i danie wygląda następująco. Coś takiego wyszło, zaraz zobaczymy, będziemy próbować.
Znaczy ja już spróbowałam i dla mnie bomba. Nie wiem, czy dzieci zjedzą. Znaczy Oliwii może smakować, bo jest troszeczkę ostre. Ale nie wiem jak gracek. Ale zobaczcie, co na Was czeka tu. Tararadam! Czeka na nas desenio, otwieranie desenio. Bardzo, bardzo się jaram i bardzo się nie mogę doczekać. Daisy, co robisz? Lalo, co robisz? Co się stało? Słyszałam, że Cię pies gonił. Lalo, pies Cię gonił? Co? Masz traumę? Masz traumę, czy nie masz traumę? Ale jesteś mokra, kocie, cała mokra. Trzeba Cię wyczeć. Mówisz, że byłaś w krzakach. Byłaś w krzakach? Daisy, Lalo. A Ty? A Ty byłaś taka, czy Ty nie byłaś taka? Czy Ty byłaś, czy Ty nie byłaś? No, także co? My będziemy zażerać. Tak wygląda właśnie mój ryż. Wygląda naprawdę ładnie. Tu już rzuciłam ryż, są warzywa. Zrobiłam sosik taki z kostką taką rosołową, taką kurczakową. Więc taki jest sosik. Dodałam curry, dodałam papryki, dodałam trochę czosnku, dodałam soli, pieprzu. No i zobaczymy, jak się to będzie jadło. Także życzę Wam smacznego.